Wieczór. Dobry, witam na opóźnionej konferencji położonej. Skończył się mecz Górnik Zabrze Duchorzów. Byli wszyscy znamy. Od razu poproszę o komentarz trenera gości Waldka Kornalika. Proszę bardzo. No muszę zacząć, znaczy muszę, zaczynam. Dobry wieczór. Przede wszystkim Państwu od gratulacji dla Adama, dla drużyny Górnika. Dobry wieczór, dziękujemy. Było widać, myślę, i to wszyscy się z tym zgodzą, że drużyna, która zdobędzie tą bramkę, będzie bliżej zwycięstwa. No i tak się stało. Niestety jakieś tam przeczucia, przepowiednie się ziściły. Myślę, że to był niezły, derbowy mecz. Było dużo walki. Oczywiście kibice liczyli zapewne na większą ilość bramek czy większą ilość sytuacji, ale tak jak w prywatnej rozmowie z Adamem usłyszałem, tak dla nich, jak i dla nas w dzisiejszym meczu punkty były najważniejsze i obydwie drużyny, myślę, to swoje granie temu podporządkowały. No niestety straciliśmy bramkę tej 80. bodajże pierwszej czy drugiej minucie, gdzie no ten jeden punkt na pewno był na wyciągnięcie ręki. No szkoda, bo sporo zdrowia zostawiliśmy na boisku fragmentami. Dobrze to wyglądało, no ale niestety to jest piłka. Liczą się bramki i to, co wpadnie. Górnik było tu jedną bramkę lepszy, bo tą bramkę zdobył. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Trenera gospodarza Adasia Nowalkę poproszę o swój komentarz. Dziękuję bardzo za gratulację jeszcze raz. Z pewnością te derby były zdominowane przez taktykę, przez strategię gry. I tutaj oczywiście na plan pierwszy wyszło zdobycie 3 punktów i myślę, że poziom akurat był na w tle tego wszystkiego, chociaż nie ma się co dziwić, bo wiadomo w jakiej sytuacji jesteśmy, te punkty są nam bardzo potrzebne i aby myśleć o efektownej grze, to wiadomo, należy przede wszystkim grać efektywnie i przede wszystkim zdobywać punkty. Wiemy, że to spotkanie przede wszystkim w sferze również cech policjonalnych i tutaj obydwu drużynom nie wolno odmówić zaangażowania, ambicji i tak też się działo. O każdy metr boiska była toczona walka od samego początku. Moi zawodnicy stoczyli fantastyczny bój i za to należą im się duże słowa pochwały, ale również za to, że starali się grać bardzo konsekwentnie, realizowali założenia taktyczne. Kilka akcji było na dobrym poziomie i rzeczywiście mogło się podobać fragmentami to widowisko. Liczą się punkty, mamy 2 tygodnie czasu na spokojną pracę. Wiemy, że wszystko nie jest jeszcze tak, jak byśmy sobie tego życzyli, zarówno jeżeli chodzi o organizację gry w ofensywie, jak i również w defensywie, ale myślę, że ta drużyna robi postępy i wiele dobrego jest przed nami. Jesteśmy cierpliwi, pracujemy ciężko i oby te efekty były już w następnych meczach. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Nawałce. Zapraszam do pytań. Na końcu Dziennik Zachodni, trener Nawałki, trzeba obsady bramki zapytać. Kiedy zapadła decyzja? Czy to prawda, że to było już prawie na przedmeczowej odprawie? I co zadecydowało o tym, że tym razem trenować Nawałce? Tak, to było podane na prawie przedmeczowej. Doszliśmy do wniosku, że Adam dostanie szansę w dzisiejszym spotkaniu. Obydwoje prezentują się dobrze na treningach, w meczach tych mistrzowskich, które były. Chcieliśmy również dać szansę Adamowi, bo tak jak wcześniej było wiadomo, że dwóch mamy równorzędnych bramkarzy i tutaj była doskonała okazja do tego, żeby dać Adamowi szansę, ponieważ bronił w meczu pucharowym, żeby zachować tą ciągłość meczową. Dlatego dzisiaj bronił. Wprawdzie te zaległości wiosenne były do nadrobienia i Adam to bardzo szybko nadrabia. Zresztą muszę obydwu bramkarzy pochwalić, rywalizują fantastycznie i oby była korzyść z tego postaci lepszego, coraz lepszego poziomu bronienia. Dziękuję. Kolejne pytanie.
Nie ma. Dziękuję uprzejmie za uczestnictwo. Gratulacje partnerów. Dziękuję.